dzisiejszym odcinku postanowiłem, że będziemy mogli używać tylko i wyłącznie lutu z nowych holo skrzynek. Oczywiście, jeśli chcecie więcej challenge na tym kanale, dajcie znaka łapką w górę, subskrybujcie kanał, pamiętajcie o kodzie. No i sprawdźmy, czy uda nam się wygrać. Few moments later. Do tego challenge'u będzie nam potrzebne bardzo dużo kluczy. Bardzo dużo kluczy jest na bardzo dużej miejscówce. Bardzo duża miejscówka jest to właśnie miejscówka groty, a więc tam dzisiaj za krzakiem lecimy, no i musimy znaleźć masę kluczy. Oby to się stało, miejmy nadzieję, że się uda, ale na pewno się uda, bo na grocie jest milion kluczy, tak będzie. Okej, widzowie, my już dolatujemy do głowy Miśka i czuję, że w pierwszych skrzynkach będą już klucze, także za krzak, dawaj, masz tam klucz? No mam, pan, pierwsza skrzynka już klucz wypadł, więc jest pięknie. Ej, widzowie, umówmy się w ten sposób, że jeśli wy byście chcieli trafić klucz z pierwszej skrzynki, zostawcie łapę w górę i zobaczmy, czy ja będę miał. No widzowie, musicie zostawić łapę w górę. Po prostu musicie, bo żeby coś takiego się stało, no to nie wiem, co się musi wydarzyć, tak szczerze. To jest szok, naprawdę, pierwszy raz takie coś widzę. Także widzowie, zostawcie łapę, oglądajcie film do końca, bo ten challenge polega na tym, że może nie możemy używać tych broni, co sobie znajdziemy z ziemi. Te bronie są słabe, musimy grać tylko i wyłącznie właśnie brońmi z nowych holo skrzynek. I jeśli uda nam się wygrać, widzowie, no to challenge jest zaliczony. Jeśli nam się nie uda wygrać, no to challenge jest niezaliczony i nie wiem, jakąś karę będziemy robić, czy coś takiego, także oglądajcie do końca. I teraz tak, tutaj mamy pierwsze holo skrzynki, ale ja jeszcze nie będę tutaj nic kupował, bo w dzisiejszym odcinku jakby zrobimy jeszcze lepszy odcinek. Będziemy sobie ryzykować. Także panie Zakrzaku, zapraszam pana za mną i zaryzykujemy w ten sposób, że wydamy jeden klucz na safe i z safe'u postaramy się wyciągnąć dwa klucze. Nie wiem, czy to się uda. To jest inwestycja. Idziemy zainwestować jeden, żeby wyciągnąć więcej. Także ja wkładam klucz i zobaczmy. Pierwsza skrzynka, bum. Nie ma klucza. Druga skrzynka i mamy klucz, więc jesteśmy na zero. No i może z tej skrzynki będzie na plus. Nie jest. Ale zawsze na plus jesteśmy w amunicję, w leczenie i tak dalej. Wyszliśmy na zero z kluczami, ale to nic, nie przejmujemy się. Lecimy po kolejne tutaj klucze ze zwykłych skrzynek. Być może jeszcze wylecam, chociaż tak szczerze w to wątpię. Mówisz, że wątpisz? Ja czuję, że kolejną skrzynkę, jaką otwierasz, to wylatuje klucz, zobaczysz. Ja tak szczerze to chcę wyjść już z tej groty, bo przecież tu taka impreza zatrwa, że to jest coś niesamowitego. Tutaj ta muzyka, ja cię ledwo słyszę, jak ty mówisz, więc zawijajmy. Oczywiście musimy pamiętać o macach, ale dobrze by było znaleźć jeszcze ze dwa klucze i dopiero przejdziemy do openingu tych holoch. A, tu są kolejne holoczesty, tak w ogóle. I tutaj, o, dubeltówka. Widzowie, jak zostawicie masę łapek w górę, to zrobimy tylko egzotyczne wersje i ja zabieram sobie tutaj shotguna, bo mam shotguna, więc pierwsza broń, którą mogę dzisiaj grać w tym odcinku, jest to shotgun. Okej, czy jest tu dla mnie coś ciekawego? Ja sobie zobaczę może na te drugie holoskrzynki, które były w środku, bo też by mi się przydała jakaś pompa. Ej, mam ulepszonego czysta i czy będzie klucz? Nie ma klucza, nie jest dobrze, widzowie. Dobra, ja mam tutaj złotego kałacha. Dawaj kałacha, otwieramy i wygrywamy. Ja jeszcze tutaj patrzę za kluczami z tych skrzynek, ale coś nie chcą wylecieć. Jeszcze tutaj mam skrzynkę chyba gdzie... A, tu jest skrzynka do otwarcia. No i tutaj tak samo, czyli patrzcie, można dostać dwa klucze na samym wstępie, a później z 15 kolejnych skrzynek nie dostajecie nic, więc no, jest jak jest. Właśnie, tak ładnie nam na początku sypnęło, a teraz nic nie chce sypnąć, szkoda. Słuchajcie, okazuje się, że udało nam się znaleźć jeszcze jeden klucz. Okazuje się, że mamy mega fajne holoczesty tutaj obok, ale brakuje jednego klucza dla Zakrzaka, żeby on sobie mógł kupić pompę, bo ja bym chciał sobie kupić jakąś emeczkę, ale nie wiem, czy nie kupić pompy po prostu dla Zakrzaka, albo po prostu ja sobie kupię emeczkę, dojedziemy kogoś, no i dopiero wtedy, tak może zróbmy, tak zróbmy. Ja sobie kupię tego skara i po prostu jedną pompę kupimy z biegiem czasu. Tak, ja będę strzelał z kałacha, powinno starczyć. Dobra, także panie Zakrzaku, zapraszam tutaj na samochód, no i dojeżdżamy gości, żeby zdobyć klucze, bo tylko pytanie, czy oni te klucze będą mieli, no bo wydają cały czas na holoczesty prawdopodobnie, no nie? Jak ja bym miał klucz, no to lecimy na holoczest, a teraz widzicie, no widzicie sami jak jest. Mega ciekawe jest to, czy oni właśnie ich już nie wydali, nie otworzyli sejfów, bo w tej sytuacji będę grał tylko kałachem. Tutaj mamy sejfik, ale on już jest z tego co słychać otwarty, więc tam nawet nie ma chyba za bardzo po co wchodzić. Wejdźmy do strefy i faktycznie kogoś wyjaśnijmy i być może z niego taki jakiś kluczyk by wyleciał. Zobaczmy tutaj, czy ktoś jest, może tu gdzieś, halo? W okolicy, pusto, czysto, nic się nie dzieje, cisza, jak makiem zasiał. W ogóle co ciekawe, nie ma w ogóle ludzi, zobaczcie, nikogo tutaj nie ma na tą chwilę. 23 osoby, a no nie wiem, w sensie powinni być,
nie można nikogo znaleźć. Pytanie, gdzie by byli ludzie? No wydaje mi się, że powinni być gdzieś w tych okolicach. O, ktoś tutaj jest jednak, ktoś tutaj. Ktoś przechodzi przez ściany glutem, z tego co słyszę, więc pewnie w tym domku siedzi. Okej, możemy wejść do tego domku po prostu. Chyba, że to wilk przechodził, bo to też tak mogło być. Tak mówisz? Ej, biją się, słyszysz? NW w budynku czy coś? Dobra, widzę, musimy uważać, bo on tak troszeczkę wygląda nieciekawie, ten ziomek. Dobra, przepocony jakiś ziód tutaj biega, okej. 36 mu dałem. Okej, jest tutaj. Dobra, dostał. Nice. Spadł na dół. Okej, leży jeden. Pięknie, drugi jest koło mnie, wchodzi nam do boksa, taki fioletowy. Wow, gościu, ja już tutaj... Ej. Wow, wpadł ci! On ma bardzo malutko. Ale co to było w ogóle? Widzę, ja trzymałem cały czas wszystko, a chłop mi przeleciał przez podłogę, przez daszek. Coś tutaj nie gra. Przecież ja mam dobry ping. No właśnie, ja to widziałem. Ty trzymałeś daszek, on tak spadł do ciebie. To było mega dziwne. Zapraszam. Dobra, grasz. Czekaj, uleczymy się. Trzymaj ściany, ja będę ci dawał mgiełkę. Ej, no ten ziomek jest jakiś dziwny, tak szczerze. Trzeba go zboksować i będzie easy. Ej, ten ziomek jest jakiś dziwny, naprawdę. No właśnie, ja wiem o tym dobrze. 36 dostał. Tam, gdzieś tam. Ej, on jest bardzo dobry, chłopie, co on robi? Jakieś triki dziwne. Dobra, dostał mocno. Okej, leży. Ale naprawdę to było dziwne. Ja się trochę... Być może dlatego, że jest tak wcześnie, ale ja się tutaj czułem, jakbym nie był to ja, naprawdę. No, ale on ogółem wspinał się, tak mi dał też pompę. Widać, że ogarniał i... no, wiedział, co robi. Nie będzie łatwo, nie będzie łatwo w tym... O, widzicie, no wszystko... Wszystko pod górkę, jak widać, widzę. Wszystko pod górkę, ale nie poddajemy się. Wychodzimy tu, wejdziemy sobie na balonik. Proszę bardzo, pyk tutaj. Raz, dwa. No i na razie challenge, można powiedzieć, za udany, bo udaje nam się po prostu przeżyć. Tak, to najważniejsze. Ja proponuję przelecieć na ten balon tutaj, uzupełnić zapasy, w sensie może nie tak zapasy, co uzupełnić leczenie, podleczyć się jeszcze trochę i dojechać kogoś. Nie mamy klucza, szkoda. Właśnie, miałem cię o to pytać, czy masz jakieś klucze, ale już odpowiedziałeś. Nie mamy żadnego klucza, ale co mamy, widzowie? Mamy 14 osób w grze i być może oni będą mieli klucze. Możemy tam po prostu sobie dojechać w tej chwili, jak chcesz. No okej, w takim razie dojedźmy i... A nuż oni będą mieli ten klucz. Ja cię tu jeszcze fajnie podleczę, proszę bardzo. Widzę tutaj dwójkę. Możemy zlecieć na to, zobacz. Tylko ja nie wiem, gdzie oni są. Tak czy dobra, widzę już. No koło nas, przed nami, na dziku. Są dobrzy. Jeden spadł, ale nie zginął, ale dużo na pewno dostał na biało. A oni są tutaj. Tutaj są, w tym miejscu. No, nie wyglądają, jakby źle grali, tak szczerze. Grają bardzo dobrze, tu się boksują, jakieś triki dziwne. 37 dwa razy. 37. 30. O, biało ma jak coś. Podejdę tutaj bliżej. Podmieniamy. 100 dostał. Idę od boku. Super, 37. Ale dostałem za 100, ty! Oj. I leży, powalony. Dostał mocno. Tak, daję. Ja go biję od drugiej strony. Okej, naprawdę, ja nie wiem, dlaczego jest tak dużo spoconych ludzi, widzę. Oni jeszcze mieli koronkę z tamtego meczu, zobaczcie, jakie mieli przedmioty. Oni wyglądali, jakby mieli dostęp do namiotu. Rozumiecie, że mają z tamtej gry. No, tutaj mityczny młot, tutaj pompa, naprawdę, no, rzadko się to spotyka, szczególnie o tej godzinie. Słuchajcie, zróbmy teraz w ten sposób, że lecimy na nowe czyściki, ponieważ ja mam aż 3 klucze i pasowałoby, żeby Zakrzak złapał pompę, no nie? No bo widzicie, on cały czas musi z tego kałacha strzelać i nie jest to chyba dobra decyzja, że nie kupiliśmy drugiej pompy. Nie jest to na pewno proste, ale najważniejsze, że żyjemy, teraz będzie jeszcze tylko łatwiej, będzie już z górki. A, mamy jeszcze 10 osób, mamy tutaj fajną miejscówkę w strefie. Mam nadzieję, że jeszcze będziemy mogli znaleźć jakichś graczy, zanim kupimy rzeczy. A powiedz mi, mamy w ogóle gdzie kupić te rzeczy? Pokazuje ci na mapie jeszcze jakieś miejsce, czy nie? Tak, pokazuje mi na mapie miejsce, ale też pokazuje mi gościa na lotni, więc musimy uważać. Ja bym się jednak zamienił w kulkę, weźmy
weźmy tą kulkę tutaj, użyjmy sobie pyk, proszę bardzo. Zabieramy i lećmy, leć po prostu za mną na znacznik. Dobra, w sumie leć na znacznik. Dobra, dobra, dobra. 9 osób zostało, tutaj na pewno ktoś jeszcze, o właśnie, ktoś chyba albo do nas bił, albo do Herald, ale do niej będziemy mogli się za chwilę wybić. Ja proponuję przejść tutaj przez ścianę, jeśli się oczywiście da. No i mamy skrzyneczki gdzieś tutaj, proszę państwa. Dla pana leci to, proszę bardzo. A dla mnie... Dziękuję bardzo, panie ja kapitanie, za pompę. To. Czy to mną chili? A, to zwykłe. Myślałem, że to chili. Splesze, ale tu jest 6 splesze. Aż, ej, mega mocne. Ja sobie jeszcze kupuję ten SMG-ka na później. Bardzo dziękuję. Zabieramy tu wszystko. No naprawdę, widzowie, lucik wygląda przepotężnie. I to jest tylko loot z tych skrzynek. Pamiętajcie, to jest tylko i wyłącznie loot ze skrzyneczek. No i teraz po prostu wystarczy nam wygrać grę. Albo jest to aż, albo jest to tylko. No właśnie, to jest dobre pytanie. Bardzo biało. Dostał. Okej, okay. I zlatuje, bum, do szkoły. Do szkoły, tak jest. Wysłałeś go prosto do ławki szkolnej. Jak się z tym czujesz? Bardzo dobrze, ja mam dzisiaj na popołudnie, więc niech po prostu zagrzeje ławkę. Tak, to jest bardzo dobrze. Z tego co widać, są wybudowani. Ej, a jakby ich skolapsować? Chodź zakrzyk, to będzie mega troll. Kolapsujemy tą wieżę. W sensie wiesz, tylko żeby nas też nie widzieli. Całą wieżę od dołu walniemy. To jest 200 IQ. Tutaj, tutaj patrz, goście. Już idę do ciebie. Wow, wow, wow! Tam żyjesz? Się nie da budować, dobra, tam się nie dało budować, stary. Ale właśnie jeden leży. Widzę. Dobra, ja już go dobiłem jak coś. Potki, beczki, co chcesz? Wiesz co, możesz beczkę rzucić. Rzuć a dobra, beczkę, walnę będzie, beczkę, walnę beczkę. Będzie, no, wiesz. Będzie. Jest u góry, no ale czas działa oczywiście na naszą korzyść. Rafa się leczy, my chillujemy, jest dobrze. Ty się dobrze zastanów, chłopie, zanim tu wejdziesz. Bo później będziemy ci mówić, jak tam chłopie. Jak tam chłopie? Bombę dostałeś! No i po chłopie. Ale to było dobre, ja go zaatakowałem w tym samym momencie, ale z góry. O, uwaga, uwaga. Na spiderkach mogą być dobrze, jak na spiderkach lecą. Źle to wygląda. Źle mówisz? Nie, będzie dobrze, Rafa. Trzy teamy zostały, my, inna dwójka, jakaś celowa. Uwalmy ich na tych spiderkach. Żeby jeden został, to było idealnie, co? Okej, my już jesteśmy prawie w strefie. Nie wiadomo, gdzie są goście. Ktoś jest pod nami chyba. Słyszę, tak, dwa kroki, czyli są na dole albo u góry? U góry, u góry, u góry są, u góry, u góry. Ja proponuję to rozbudować. Mamy dużo maca, więc o to się raczej nie powinniśmy martwić. Ja tam trochę podwalam to. Dobra. O Jezus, jak się wystraszyły. Sorry, 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 sorry. On wchodzi do strefy, żeby to zabudować, no i dobrze. Spada. Leci. I spiderki, dawaj ich dziabamy w powietrzu. Leży, leży, leży! Schodzimy na dół, panie Zakrzak. Chodźmy go dobić. Biało, drugi na biało, dawaj go na blisko. Dobra, jeden dobity. Ktoś mnie tutaj kolapsuje, jakiś niedobry człowiek. Panie niedobry człowieku, który siedzi w krzaku. Na biało i na hita jest. Słuchaj, został ostatni gościu, widzowie, czyli holoczesty. Prawdopodobnie będą zaliczone. Sprawdźmy, gdzie jest ostatnia osoba. Wy zostawiajcie łapy, subskrybujcie kanał po więcej właśnie takich challenge'y. Dawaj na blisko, ja go tam spamuję, robię mu presję. Ja go też spamię. O, widzowie, no i mamy to. Także zostawiajcie łapy, wpadajcie na ten film i trzymajcie się na razie. Piona.